o składówka w Nature. Chcecie zobaczyć? Pokażę wam. Najpierw trochę o Księżycu, a potem pokażę wam, jak wygląda rozkładówka w Nature. Jak pewnie wiecie, całkiem niedawno mieliśmy rocznicę lądowania Apollo na Księżycu, spaceru Neila Armstronga, Buzza Aldrina, kiedy my normalni ludzie świętowaliśmy tę piękną okazję, wspominając, oglądając filmy, zdjęcia, słuchając One for Small Step for Man i tak dalej. Naukowcy też świętowali w Nature z 11 lipca tego roku. Postanowili opublikować nowy, wspaniały artykuł o historii Księżyca. Także kiedy my świętujemy tak, to oni świętują jak? Wykresami, tak? Naukowcy świętują wykresami, ale ja jestem od tego, żeby wam o tym opowiadać. A więc, cóż z tej okazji opublikowano w Nature? Artykuł na temat historii Księżyca. Nie będę wam pokazywał samego artykułu za bardzo, bo cóż wam będę pokazywał? Znowu te wykresy, tak? Ale opowiem wam o nim. Jest okazja opowiedzieć o tym, jak planetolog patrzy na Księżyc. Tak jak na każdą inną planetkę, każde inne duże ciało skaliste, z punktu widzenia planetologa, który chce się zorientować, z czego zbudowane są poszczególne planetki, ja będę mówił na wszystkie duże kulki skaliste planetki dla wygody. Księżyc to też taka prawie planetka. Dzieli wszystkie materiały, z których zbudowane są te obiekty, na kilka prostych kategorii. Więc mamy lód. Lód, który też się zachowuje trochę jak skała. W zewnętrznym układzie słonecznym tego lodu tam nie brakuje, ale tu w wewnętrznym tego lodu jest stosunkowo niewiele. Więc poza lodem mamy dwa główne materiały, to jest skała i to jest metal. Skała w praktyce będzie oznaczało jakiegoś rodzaju krzemiany, więc z punktu widzenia pierwiastkowego będziemy mówili głównie o krzemie i tlenie. Głównie. Metal z kolei w praktyce będzie oznaczał głównie żelazo i nikiel. Więc gdybyśmy chcieli w pierwszym przybliżeniu ulepić Merkurego, Wenus, Ziemię, Mars, Księżyc, skaliste satelity w Układzie Słonecznym zewnętrznym, Ganymedesa, Io, to z tych dwóch elementów spokojnie możemy je w pierwszym przybliżeniu ulepić. Metal i kamień. Krzemiany, tak? Metale i krzemiany. Ale teraz tak, mamy w Układzie Mendelejewa całą masę pierwiastków. I teraz takiż właśnie planetolog, chemik planetarny, geochemik, powie następnie, no okej, te pozostałe pierwiastki możemy znowu podzielić sobie na dalsze takie kategorie, zależnie od tego, gdzie one będą wolały przebywać. Czy raczej znajdziemy je rozpuszczone w tym metalu, czy raczej rozpuszczone w tej skale. I te pierwiastki rozpuszczone raczej w tej skale to litofile. Te, które lubią, stąd te file, skały. Te, które będą rozpuszczone bardziej w metalach, to będą syderofile. Są jeszcze jakieś inne kategorie, są halkofile, te, które lubią siarkę, są atmofile, te, które będą w atmosferze występowały, ale w tych dwóch głównych składnikach to będą litofile i syderofile. I autorzy tego artykułu zainteresowali się grupą tych pierwiastków, które są skrajnymi syderofilami, czyli będą chciały chemicznie, będą chciały się rozpuścić w metalu i tam będą występowały. Czyli w przypadku Ziemi będą głównie w jądrze, a raczej nie będzie tu ich tutaj w skałach. Co to za pierwiastki? Złoto, iryt, osm, pallad, platyna i parę innych. Ok, czyli tak. Mamy taką sytuację. Mamy Ziemię, mamy Księżyc, no i badamy te skały. Skały księżycowe, między innymi dzięki takim misjom jak Apollo. Skały ziemskie, skały księżycowe i mierzymy, ile tam w tym obiekcie jest tych syderofili. I teraz tak, ogólnie rzecz biorąc, niewiele. No dlaczego? Dlatego, że je ściągnęło do jądra. Gdybyśmy przewinęli taśmę i zobaczyli, w jaki sposób powstała Ziemia, Księżyc i wszystkie inne, no to ze zderzenia się okruchów skalnych, rozgrzewania się, przetapiania się i na takim czy innym etapie to była po prostu kula magmy. Teraz ta kula magmy zastygła. Metal ściągnęło do środka, bo jest cięższy i razem z tymi blobami roztopionego metalu zostały ściągane do środka pierwiastki syderofilne, więc będą siedziały schowane w jądrze. Większość złota występującego w naszej planecie jest schowana w metalu w jądrze. Ich niewielka część jest na zewnątrz. No i teraz porównujemy Ziemię i Księżyc. Kurczę, jednak tych syderofili trochę w tej skorupie, trochę w tym płaszczu jest. Skąd one tam się wzięły? No prawdopodobnie było tak. Zastygły owszem, czyli minęło trochę czasu. Niewiele, to tam szybko milion lat i ocean magmowy zastygnięty. Płaszcz zaczyna z tego, jest sztywna mniej więcej kulka. Ale powstawanie planet jeszcze się nie skończyło i później cały czas jeszcze spadają na to jakieś skały.
i na Ziemię, i na Księżyc, i na wszystkie inne. Czyli jeszcze po zastygnięciu one troszeczkę rosną. I te wszystkie kawałki skały i metalu, które spadły później, już po zastygnięciu i na Ziemię, i na Księżyc, one będą raczej na powierzchni. Gdzieś tam wejdą w skorupę, mogą trochę sobie popływać w płaszczu wraz z ruchami konwekcyjnymi, ale ogólnie jest szansa je znaleźć. Czyli jeżeli znajdujemy na Ziemi czy na Księżycu na powierzchni pewną ilość tych syderofili, to są te późniejsze, te, które doleciały w późniejszych zderzeniach. I teraz haczyk. Na Księżycu jest ich dużo, 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 dużo mniej niż na Ziemi. No i teraz dlaczego? Jak to możliwe? No to Księżyc został mniej zbombardowany? Ten artykuł zajmuje się właśnie tym problemem. I co zrobili ci mili ludzie? Zrobili symulację. Cofnęli taśmę do wczesnej historii Układu Słonecznego i puścili w tym takim dysku przerzedzających się okruchów skalnych, wpuścili tam taką Ziemię, taki Księżyc i patrzyli, ile zbiorą uderzeń i jak będą te uderzenia wyglądały, pod jakimi będą kątami. Po prostu zrobili taką symulację numeryczną. Czyli wedle obecnego stanu wiedzy, najlepszego jaki jest, ile okruchów, z czego zbudowanych, jakiej wielkości, pod jakimi kątami i z jaką prędkością lecących, puścili te symulacje ileś tam razy, żeby się wszystko zgadzało, żeby jakby odtworzyć to, co wiemy o tych naszych planetkach i zobaczymy, ile tych uderzeń rąbnęło w Ziemię i ile w Księżyc. I im wyszło, i na tym polega sukces tego artykułu, że im wyszło, że pomimo, że Ziemia i Księżyc dostały tyle tych uderzeń, ile powinny, czyli Ziemia nieco więcej, bo jest większa, bo jest taką silniejszą soczewką grawitacyjną, ściąga tych okruchów więcej, ale Księżyc dodatkowo otrzymywał je pod takimi kątami, no, nie wiem, jak w tym wypadku powiedzieć, czyli nie czołowo, czyli pod takimi silnie rozwartymi kątami. Czyli zwróćcie uwagę, jeżeli mamy zderzenie, tu mamy ciało uderzające, tu mamy naszą planetkę, jeżeli zderzenie jest pod takim, czasami się na to grazing mówisz, tak ledwo pyknęło, pod takim rozwartym kątem, to większość tej materii wyleci. Czyli nie zostanie na powierzchni, tylko nawet po zderzeniu większość materii tego ciała uderzającego wyleci gdzieś tam i nie trafi na to ciało. A jeżeli mamy zderzenie czołowe, to większa część tej materii zostanie na miejscu. I okazuje się, że Księżyc zebrał dużo więcej uderzeń takich właśnie pod kątem. I to im wyszło z tego badania i udało im się odtworzyć ilość pierwiastków syderofilnych na Księżycu. Tak? Chcieliście wiedzieć, jak naukowcy świętują Apollo? No to już wiecie, badając tego typu rzeczy. Czyli no fajnie, tak? Wiemy już, dlaczego tego osmu irydu złota jest mniej na Księżycu. Co nawiasem mówiąc, jest też istotne, żeby to wiedzieć, bo jeżeli będziemy chcieli latać na Księżyc, żeby wydobywać złoto, iryd albo inne pierwiastki rzadkie, to fajnie jest wiedzieć, gdzie się można ich spodziewać, ile się ich można spodziewać. To nie tylko tak sobie amuzą. Okej. Mam jeszcze jedną ciekawostkę o Księżycu na sam koniec, ale jeszcze Wam powiem, o co chodzi w tej rozkładówce. Żeby nie było. Taram! Wiecie, co to jest? To jest, proszę ja Was, to stworzenie. Nicień, czyli po naszemu robak Cenorhabditis elegans, znany doskonale biologom, taki organizm do takich zadań specjalnych, znany bardzo szczegółowo. Co to jest? To jest mapa wszystkich połączeń nerwowych Cenorhabditis elegans. On jest o tyle interesujący, że znane są wszystkie jego neurony, których jest, kurczę, powinienem był to sprawdzić, ale nie sprawdziłem, bodajże 340. W każdym razie dokładnie wiadomo, ile on ma neuronów. I na tym diagramie przedstawione są wszystkie neurony tego robaczka plus mięśnie, z którymi te neurony się łączą i połączenia. Robaczki zostały więc pocięte na ultracienkie plasterki, zmapowano połączenia neuronowe, powstał tak zwany konektom. Można się teraz nim bawić. Jest też wersja interaktywna tej pięknej rozkładówki, ale można się jak nim bawić. No na przykład, a co by było, gdybyśmy uruchomili ten neuron, gdzie ten sygnał się będzie rozchodził? Tu są też neurony zmysłowe, więc możemy na przykład jakiś tam neuronik pobudzić, który będzie przekazywał sygnał nerwowy i zobaczyć, gdzie ten sygnał przejdzie. Jest taka fajna mapka. Jak widzicie, nawet Nature potrafi nas zaskoczyć rozkładóweczką. Nie dzieje się to często, ale się dzieje. No i tyle. Ładny obrazek, prawda? A na sam koniec z kolei to, co obiecałem, ciekawostka księżycowa jeszcze jedna. Jakiś czas temu z okazji Apollo 11 przez polski internet przeszła taki głos oburzenia, że zaginął fragment skały księżycowej podarowany przez Nixona, prezydenta Nixona, Polakom. I muszę przyznać, że podrapałem się po głowie, bo tam widziałem ten kamyk, widziałem ten okruszek. Jest on, mam nadzieję, że nie zdradzam żadnej tajemnicy państwowej. Jeżeli tak, to
No nie, no chyba nie zdradzam żadnej tajemnicy państwowej w Olsztynie. Zostałem kiedyś zaproszony przez planetarium w Olsztynie do wygłoszenia tam wykładu. Dziękuję raz jeszcze, było mi tam przemiło w Olsztynie i nocowałem w obserwatorium astronomicznym w Olsztynie. Taka piękna wieża, gdzie na bodajże drugim piętrze znajduje się laboratorium petrologiczne. Znajdują się tam okruchy, tam jest okruch skały marsjańskiej, jest też ten okruch skały księżycowej i chyba nawet mam zdjęcia, spróbuję dla Was znaleźć. Normalnie tabliczka, prezydent Nixon ludziom Polski przekazuje ten oto okruch skały księżycowej. Jeżeli nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat, to zguba znaleziona. Także nie wiem, na ile jest to rzeczywisty problem, a na ile jak zwykle plotka wyszła pchełką, a wróciła wołem, ale w każdym razie słowo skauta. Widziałem ten okruch w Olsztynie w obserwatorium astronomicznym. Także tyle, ponieważ zaczyna się słynna lipcowa mrzawka, więc ja kończę, odmeldowuję się i życzę Wam uprzejmie miłych segmentów dalszych wakacyjnych i zobaczymy się przynajmniej jeszcze raz, a kto wie, czy nie więcej. Thank you.